Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolejny dzień naszej wycieczki zaprowadził nas do Kozie Główek. Tu widzimy kolegę Zbyszka, ale tu też widzimy najmłodszego kibica Natalię. To córeczka Łukasza. Ostatnio śpiewała tutaj, ale dzisiaj jak się nazywała, kibicujesz tylko, tak? Tutaj żona Łukasza. Łukasz tam, o tutaj gdzie Łukasz? Chodzi tam przy tych. Łukasz się opiekuje tutaj gołębiami u kolegi Zbyszka. A dzisiaj mamy tutaj trzeci lot w oddziale już. Lot się odbywa z odległości 176 km. Mieliśmy właśnie przed chwilą sygnał, że 14 km wcześniej już się gołębie pojawiły. Kogo to są gołębie? Pana, tatka, wnuka się pojawiły. Tak, czyli czekamy. Gołębie były wypuszczone o której godzinie rano? 7 rano. Trzeci lot konkursowy. I powiedz, Zbyszek, ile gołębi daliście? 222 gołąbki. No w tym roku bardzo udany sezon jak na razie. Były malutkie straty. Tam daliśmy praktycznie zgubionych gołąbków, jest ogólnie tam ponad 10. Na taką dużą ilość to myślę, że to nie jest źle. Dzisiejszy gołąbek jeden doleciał, także jeszcze dużo gołąbków jest jeszcze takich, co podochodziły. No i to dopiero pójdą za tydzień znowu, nie? Tutaj mówiłeś, że ci też nawet te stare dochodzą jeszcze, co zaginęły, ale pudziana ciągle nie ma. Także ciągle czekamy, także pudzian liczymy, że dojdzie. Teraz tutaj widzimy, Zbyszek ma takie listy ze wcześniejszych lotów, które się odbywały. Te na żółto to są konkursy, które twoje gołębie zdobywały, tak? Po drugim locie jest 7 pierwszych lotników, na 20, na 16 jest 13 lotników. Po tamtym tygodniu mieliśmy na 53 gołębie, na 6 było 33, to było prawie 4000 gołębi. Na pierwszym locie na 49 gołębi też było 26, w jednej minucie siadło. Także na razie tutaj jesteśmy też na pierwszym miejscu minimalnie. Zobaczymy, jak będzie dalej, nie? Teraz tutaj gołębie są już od godziny 7 w powietrzu. Mamy prędkość 1289 metrów, czyli to jest taka podobna mniej więcej jak mieliśmy i w Czersku na wspólnym gołębniku. Wczoraj... O, chyba są gołębie? Są gołębie? Czy to nacisnął ktoś przez przypadek coś? O, zobaczmy, gdzie one... O, jest, rzeczywiście. Są dwa gołębie tutaj w powietrzu, widzimy. Już są te dwa gołąbki. To Łukasz się zobaczył, dlatego włączył dzwonki. O, widzimy, tak, są dwa takie. Siada jeden tam, widzimy, tam jest ten gołębnik na gołębie. Młode. O, siedzi tam. Jeszcze nie wszedł, ale zaraz zobaczymy. Zbyszek zaraz zobaczy, jak się odbije ten gołąb. No stąd nie widzimy. O, ale już siedzi na wlocie. Jeden jeszcze krąży. O, jest odbity. Co to jest za gołąb? 10168, ale tak po jakich gołębiach to ja nie znam. A gołąb jest o godzinie który odbity? Pierwszy? 9.15. 9.15. To bardzo jest czas, to jest zapasów na panem tatkiem aż... Dwa już latają kolejne. Trzy! Widzisz? Trzy gołębie są już dodatkowo jeszcze. Czyli cztery gołębie by były, ale one tu krążą. 8 minut przewagi, jest bardzo dużo. O, siadają te... Lot był w warunkach ciężkich według ciebie, czy nie? No niby bardzo jest podwiad. Jest już odbity drugi, trzeci chyba. Już trzy się odbiły. Trzy odbite, jeszcze czwarty tam chodzi. Zaraz się odbije, zobaczmy. Ile, trzy są czy cztery? Nie, trzy są odbite. To cztery, ale nie, wszedł czy czwarty, czy lata tu jeszcze? Czy... Nie, jest, o, jest. O, właśnie, jest, widzimy. Coś nam umknęło nam. Chyba, że to nie jest gołąb z tego gołębnika, ale raczej stąd. O, popatrzymy. Także możemy sobie wszystko tutaj pooglądać. Tutaj do Zbyszka nam się bardzo fajnie przyjeżdża. Kolejny raz podkreślam, bo tutaj akurat wracając tam drogą numer 1 z południa Polski, można sobie tutaj przy samej jedynce w Kozie Główkach kolegę Zbyszka można tutaj odwiedzić. Za chwilę sklep będzie otwarty, to jeszcze tu jak panie są chętne z mężami przyjechać, to mogą sobie wejść do sklepu odzieżowego, się zaopatrzyć. Różne... Właśnie Natalka będzie nam... Słuchaj, Ola teraz tutaj też jest. O, Ola już taka, widzę, troszeczkę zniesmaczona, bo do szkoły musi chodzić. Się pytam, nie za chętnie. No, tak się już jest. Do gołębi. Nie, tutaj dzisiaj. O, patrz, całe statko jest już. O, większe. 2, 4, 6, około 12-13 sztuk. O, pięknie. Przypomnijmy, ile Zbyszek wszystkich jest. 222. No, to będziemy troszeczkę czekać. Zobaczymy, jak będą lądować. Czy tak samo jak u kolegi Roberta. U kolegi Roberta z Guda też. O, tam jeszcze dwa dalej, wyżej są kolejne. A to chyba nie twoje tamte. Nie, mogą być twoje też. Też. Nie, poszły dalej, poszły gdzie indziej. Tamte, nie, tam dwa leciały jeszcze. A te jak widzimy... Mają trochę ciężkie wejście, ale nie ma tragedii z chodzeniem. No. Tam też młode masz? W tamtej części? Aha, druga grupa. W części, co było na Roksankę, ale ze względu, że mamy w tym roku
również o zakład jest ponad 10 tysięcy, także musieliśmy zjednoczyć w jedną grupę, bo to nowo jest, walczymy o na szybkość, nie? 10 tysięcy, nie? O, dobrze. Widzimy, przychodzą, takie loty lubię. Tak samo obserwowaliśmy, przypomnijmy sobie, w czerwcu na trzecim locie konkursowym u kolegi Sebastiana przychodziły gołębie małymi grupami przez dłuższy okres czasu. Teraz również... Na razie teraz jest tak, że gołębie tutaj tak samo przychodzą u kolegi Roberta z Guda, też tak przychodziły małymi grupami po kolei, to było bardzo fajne. Dłużej się dzięki temu ogląda. A tutaj popatrzmy, bo Zbyszek ogląda tutaj jako... Trzech hodowców jest podłączonych, tak, Adaś Piłowarczyk, Bartek, Benzing, nie? Live. Na razie pokazuje, jest, że 16 pierwszych, ale jak oni będą mieć, bo mają dalszy kilometraż, to po prostu się pozycja... Może się zmienić pozycja. Tak, może się zmienić, nie? Dobrze, popatrzymy sobie. No cała Polska może sobie oglądać, gołębie, publiczne tak, wyniki. Tak, gołębie przygotowywałeś to jest na ten taki 176 km, to dystans jakiś specjalny, wymagający? Nie, no to wiadomo, jako... loty młode, no to tam nie ma po prostu... My robimy tak samo cały czas, czy to loty stare, czy młode, to przygotowujemy po prostu na poszczególny wysiłek po prostu i co ten, także tutaj... Nic nie zmieniamy po prostu. Mów. Na pewno rewelacją jest po prostu to błyskawiczne odfragmienie. No to już jeden zauważył teraz, nie? W lotach, a sensacją jest w Niemczech pan Nowacki. O właśnie. To czwarty lot wczoraj miał po kolei po prostu, nie? Kolega Nowacki tam sygnalizował, że w tym RV gdzieś to w okolicach Dortmundu. Tak. Bardzo dobrze mu idzie. Postaramy się go w najbliższym czasie odwiedzić. On chyba nawet nie wie jeszcze, że planujemy, ale tak podjedziemy. Leci na moje produkty, leci na moich gołębia 90%. Na pierwszym locie w Niemczech ma 6 pierwszych, 35 tam około włożonych, bo mogę się o jeden czy dwa gołębie tylko pomylić, to 32 w konkursie. Na drugim locie miał na 34 gołębie w Niemczech 30 gołębi. Na trzecim locie po prostu miał 7 pierwszych. I teraz wczoraj nie wiadomo, czy nie ma 30 pierwszych. Także po prostu na 20 lotników w Niemczech ma 18 jego. W tym RV, gdzie lata. Tak, no jest po prostu sensacja. No Niemcy są tam, kurczę, załamani po prostu, nie? O, popatrzymy. Tutaj kolejny gołąb wylądował. Ile masz odbitych teraz już wszystkich u siebie? Tu widzę już 24. 24 sztuki. 24 już jest na pewno. 24, czyli 10% mamy. O, i kolejny sobie przyleciał. Nam się tutaj ładnie udało gdzieś zdążyć. Widzimy, warunki pogodowe są bardzo ładne. Ja dzwonię do kolegi tam, do Sebastiana, stoi do nas do oddziału wczoraj. Oni tam też troszeczkę żałowali, że nie przełożyli lotu. Kolega Sebastian, bo mówi, że planowane tam są deszcze u nas na północy, to zobaczymy. Ale to się akurat złożyło, że tak macie możliwość. Natomiast inne oddziały wiele przekładały. Tak samo było w oddziale Głogów, gdzie wczoraj byliśmy. Ale patrzymy, 5 gołębi, 6 kolejnych. O, tu mamy grupkę i widzimy, będziemy dzięki temu dłużej mogli je oglądać. Widzimy. Po prawej i po lewej stronie się lądują. Zdążyli mi prawie nastawić kamerę, także super. No, dzięki na razie. W tej chwili będzie około 30 odbitych i leś na dachu jeszcze jest, nie? No, dzisiaj na aukcjach jeszcze mamy gołębie kolegi Zbyszka. One się chyba, aukcje kończą za tydzień. Jedne, a będziemy mieli kolejnych 20 sztuk, także o nich też za chwilę powiemy. Także sobie tutaj przy okazji u Zbyszka zawsze można ten materiał nabyć, wzmocnić się. O, tutaj 4 gołębie. O. Zawsze radami też kolega Zbyszek służy. Te rady to są najważniejsze, ja uważam osobiście, bo jeżeli ktoś nie ma sam wiedzy takiej umożliwiającej mu prowadzenie w hodowli, to zawsze dobrze mieć kogoś, kto wspomoże. Pan Szawczuk też, po prostu nie wiem, z jakiego on oddziału jest, no to też napisał mi, że na pierwszym locie no, u nich była katastrofa, no ale napisał mi, jak, nawet, a nie u niego, nie? No bo praktycznie on tylko mu brakowało jednego gołębia, na 68 miał 50 w konkursie, w ciągu tam 40 sekund miał coś 15, no po prostu no, dużo osób jest zadowolonego. Ale już zauważyłem, że dużo, nawet wczoraj była ciekawostka, że brat dzwonił brata. Nawet jeden brat bratu już nie powie, proszę, że nawet korzysta z niektórych porad moich czy coś. To aha, do tego tańczy, przepraszam, ukrywa. Tajemnica taka, wiedza tajemna. Pytam się, czy w innym oddziale lotuje, a mówi, że nie, w tej samej sekcji. Nie? Tak, no, popatrzmy, 3 gołąbki kolejne. No, o, jeszcze więcej. O, cały czas, ty Zbychu, cały czas spadają. I chyba wszystko z kierunku leci, widzę, bo tak jakby za domu, nie? Tam za tych drzew. Ten, już Adaś powinien mieć chyba. Zobaczymy zaraz tam w systemie Benzing Live, widać. Jak? O. Może zmienimy, bo 7-8 minut, to już jeszcze może jakiś czas wyskoczyć przed naszymi, ale... 4 teraz jeszcze są. Cały czas dolatują, zresztą słyszymy dzwonek non-stop, dzwoni, czyli Łukasz widzi te gołębie i je nawołuje. Oj, przepraszam.
Kurczę, katar. O, przyleciał. Jeszcze jeden. Pokazało się u Adasia coś, teraz na dachu siedzi jeszcze, nie? Ale jeszcze się nie... Ale na razie nic nie weszło jeszcze. No właśnie, bo tak widzę, że taki czas jest, że... Zobaczymy, wtedy system przeliczy na prędkość w metrach na minutę i dzięki tego mamy taką listę online. Podobny system my mamy też, oprócz takiego benzinga, my u siebie na wspólnych gołębnikach, tych, które obsługujemy. Na loty zimowe też takie coś przygotowane mamy w zeszłym roku na podczas lotów zimowych też widzieliśmy. Zresztą na wspólnych gołębnikach jest troszkę inaczej to zorganizowane, jest łatwiej nam. I widzimy, jak tam na bieżąco przylatują te gołębie. Natomiast, żeby do takiej rywalizacji, do połączeń, to musieliśmy troszeczkę więcej punktów mieć. I takie mamy też właśnie przygotowane. Muszą też być oczywiście podobne loty. Odległości opatrzymy. Lata. O, tam jeszcze zobacz, Zbychu, dwa, ale to chyba... Nie, no cały czas tu dolatuje coś, ze wszystkich stron. Ten, to idź, bo gołębie lecą. O, trzy. No, 40 ponad. Patrzymy, cały czas coś dolatuje. Teraz sobie zerkniemy, ile tych gołębi, ile tu Zbyszek ma tych gołębi. Ile tu jest tych gołębi? 48 gołębi. Witam. 48 odbitych i cały czas przylatują. No to uważaj, bo tą razą ci już ponad 50 na pierwszej ocie. No. Ale fajnie, zobacz, Zbychu, cały czas coś dolatuje, po dwie, trzy sztuki takie ten. Widzimy ta powtarzalność od kilku dni tam, gdzie jesteśmy na lotach. Jest dokładnie taki sam scenariusz, gołębie przylatują w takich maluteńkich grupach, pojedynczo, ale przez długi okres czasu. I który? 15 mam szybciej. 15 mam jak się cieszy. Nie, jest piąty ma to się jeszcze jest. Jeszcze piąty, jak się cieszy, ale jak się Zbyszek cieszy, zobaczmy, kilka pojedynczych. Ma być konkurencja zdrowa, nie? Dobrze, Adaś ma 5, widzimy. Adaś ma tutaj 17. Dobrze, już to już się nie. Że ten, już daj spokój, Zbychu. Dobrze, popatrzmy na te twoje. O. No i mamy chwilę teraz bez gołębia, co jest dziwne. Nie, tam jeszcze dwa wchodzą, ale one już były wcześniej odbite. O, jeszcze jeden chyba. O. To ile masz? 50, ile zobacz, Zbychu? 50. Czy 60? 57 jest już. A która godzina jest? 25. Czyli widzimy w ciągu ilu minut? Oj, znowu trzy sztuki. Więcej! O Jezus, ze wszystkich stron, zobacz. Zobacz, ze wszystkich stron, ale jak pięknie to wygląda. No, ale jak, zobacz, nie żadnym stadem takim, tylko tak, rozpierzchnięte. Każdy ze swojej strony, nie? Tak, ale ładnie, zobacz. To jest piękny widok. To jest to, na co czekamy cały sezon, cały rok pracujemy. O, tu grupa. Na prawo, na lewo. No w tym roku w zimie będziemy mieli co oglądać. Wprawdzie w wielu lotach nie uczestniczyliśmy, bo warunki pogodowe to uniemożliwiały przekładanie lotów na loty gołębi stare. Ale tutaj tymi lotami, jak u kolegi Zbyszka, przypomnę ten lot w deszczu. I teraz ten lot też będzie na pewno udany. O. Jeszcze ta grupa jakaś tutaj kilka sztuk lata. To już będziesz miał 70 sztuk ponad pewnie zaraz. O. Szpaczek tam widzę teraz taki, nie, to pstry taki. Niebieski pstry. O. No czwarty zaczęliśmy, zakończyli. O, jeden się wzbił. Jeden siedzi na dachu. Ile masz tam? 75. 75. No do połowy nam jeszcze trochę brakuje. Ale na pewno, o, już następne dwie sztuki. No, cały czas coś dolatuje. Tutaj widzimy, przez cały czas gołębie przylatują. Mamy już ponad chyba ile? 100 sztuk? Już jest 100? 102 sztuki. Ani przez chwilę nie nastąpiło nawet nie nastąpiło jakieś przerwa. Co najwyżej na sekundę wyłączyliśmy kamerę, żeby wymienić baterię. Natomiast tu gołębie cały czas latają. To jest fajnie, bo od pierwszego do ostatniego non-stop coś przychodzi. Jeszcze zostało nam ponad 120 sztuk około, bo tam 220 Zbyszek miał, to jeszcze, ale tutaj cały czas coś dochodzi. O, chwila teraz przerwy, ale zobaczymy. Zresztą mamy bardzo młodą godzinę, rano to jeszcze nie jest tak gorąco, to one na pewno będą dochodzić. Później wiadomo, kiedy już będzie wyższa temperatura, to dochodzenie te resztki to będą bardziej chyba pod wieczór siadać, ale teraz to jeszcze będą przychodzić. Tam jeszcze widzimy, siedzą na klapach, na wolierach, nie chcą wchodzić.
Zaraz wejdą pewnie. O, i widzimy tam zza drzew przyjaciel, kolejny ptak. On już jest tutaj. Chyba nie, to jeszcze są, jeszcze inne cztery tam. Cały czas z góry, o, widzimy ze wszystkich stron teraz. Część jest jakieś przewiane, przeleciało, one teraz wracają. Później zobaczymy sobie listy, będziemy widzieli, jak gołębie Golegi Zbyszka w oddziale się sklasyfikowały. Ale lot możemy uznać tutaj za udany. Najważniejsze, że te gołębie tutaj przychodzą. W dobrej kondycji są. My nigdy nie widzieliśmy jeszcze w środku, nie będziemy przeszkadzać, bo tam cały czas trwa przylot ich. O, widzimy, o, szpak teraz taki biały bardziej, taki doleciał. Jeszcze następne są. Łukasza to pewnie już boli palec od trzymania dzwonka. No bo jakby nie leciały, to wiesz, to by nie dzwoniła. Tak? No właśnie, cały czas dzwoni i są te gołębie. Są następne trzy. Mhm. No już jednak to wiesz, pierwszy lot najgorszy, tak, a później się już przecierałem te gołębie, doświadczałem się i... Pięć lat. Sześć, no. Siedem. Tam jeszcze cały czas słyszymy pip, 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 po kolei siadają. 12 to już tak będzie, wiesz, później... Gorzej, ale mamy młodą godzinę. Która jest godzina teraz? 10. Pół do 10 jest. Pół do 10, no. Prędkość 1100 coś? 1000 ile mamy? 1000 coś teraz? 1000 coś. 1129. A Adam dużo ma? Jak? Adam dużo ma? 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Też daleko z prawej strony widzimy gołębie przelatujące, one do innych hodowców tam lecą tutaj w oddziale. Pojedyncze punkty. O, nawet dzwonek na chwilę przestał dzwonić. Chwilowo mamy małą przerwę. Łukasz tylko nawołuje te, które tam siedzą. Jeszcze tam jedna sztuka na klapie. Dwa gołębie widzą. Tam stąd tak nie widać dobrze, ale możemy sobie tutaj, jak wyżej rękę podniosę, to chyba coś tam będzie widać. O, zobaczymy. O, teraz przyszła kolejna grupa. Więcej niż 4-5 sztuk. Ale ono, oj, tam jeszcze jedna. To wasze? Wasze chyba, nie? Nie? Nie, tamte to czyjeś przeleciały. Przeszły, to czyjeś. No tutaj, ale tu dwa, bo to one tak się rozeszły. Ile sztuk już jest, Zbyszek, twoich tu razem? 137. Pół metek minęliśmy. Cały czas fajnie dochodzą. Lot trwa pierwszy, przypomnijmy, o której godzinie był, Zbyszek, zobacz. Pierwszy o której godzinie? 15 po. 15 po, a której tej? 9.15. 9.15, a teraz mamy? 9.30 tam coś. Czyli mamy, widzimy, 20 minut, 130 i kilka gołębi. 140 już teraz pewnie, co? Ile? Tak, 140. 140. Widzimy, nie ma jakiegoś spektaklu, takiego wielkiego przejścia wielką grupą tych gołębi, tylko właśnie przychodzą w takich małych, po 2, po 3, po 5. Tam była taka jedna grupa, 11, 12. Mhm. U nas się rozrywają gołębie, bo tu już jeden się przekonał, że po prostu no, byłem w jakimś oddziele, który jest zbity bardziej. Zbity, to się inaczej lotuje, a na przykład jak my mamy 60 km rozpiętości, to też inaczej. Gołębie po prostu się inaczej lotuje, także już jeden się przekonał, że to nie jest tak, tak samo, nie? Mhm. Jak jest bardzo blisko z jakiegoś oddziału, to zapraszamy do walki po prostu bezpośredniej, nie? Bo nie ma po prostu problemu wtedy. Tutaj oddział, przypomnijmy, liczny, ilu hodowców macie? Na wszystkich to jest 140 osób. No, i teraz były jakieś ruchy, doszły i odeszli jacyś? Cały czas tam nowi przychodzą. Niektórzy nie rezygnowali tam ze względu różnych, ale to nowych jest cały czas. Bo są, nie tylko, że po prostu no, niektórzy, tak, Marek praca jest, bo też jako członek jest, ale no, nie ma go, bo nie lotuje teraz na modę, nie? Mhm, dobrze. Ale jest i będzie. Tu popatrzymy, chwilowo przerwa, nie słyszymy dzwonka, Łukasza palec sobie odpocznie, no nie, jest jeden. To nie odpocznie. Nie ma szans. Jak ona jeszcze w gębniku mnie nie była nigdy. A to
trzeba ją w tygodniu brać do sprzątania domu. To wymienić na taką, co będzie chodziła po gojemnikach. Nie, weźmy się, że nie kupuję, ja mam takie stroje, wiesz, takie mam stroje erotyczne, byś tam chciał, nie? Żebyś mógł zachęcić żonę, nie? I dolne półki zacznij zawsze sprzątać i wiesz. Mi tylko się wypada zapytać, czy Mariola też tak uczestniczy w tych erotycznych... To podstawa po prostu, nie? Swojego czasu, jak jeszcze byłem kawalerem, to po prostu, wiesz, jak podejrzała mnie, jak sprzątałem gomik, ja na stronę przyjechałem do domu, a to już był gomik wysprzątany, bo mnie zaskoczyła, nie? Tylko przez to... Ale to tak jest, starała się, na etapie starającej się. Ale przez to przegrałem, bo mi wysprzątała gomik, a tak nie był za bardzo wtedy sprzątany, no i to się zrobiła się zlema w gomiku, to jeszcze mi pogorszyła sprawę, nie? Aha. Ale chciała dobrze. No właśnie. Jeszcze trafiają takie żony, no właśnie. 10. Mamy już 100, 140 głębi ponad, tak? 6. Ile jest głębi? Też tam jeszcze siedzą. Pomału tutaj będziemy rejestrowanie już lotu kończyć, bo już dużo gołębi przyleciało. Za tydzień jest co, tak, że nie ma sprawy. Tak, a będziemy tutaj teraz za chwilkę robić zdjęcia gołębiom, które na giełdę. 20 sztuk dajemy teraz, tak? 20 sztuk. Te gołębie będzie można tutaj nabyć za chwilę i będą, popatrzmy, jeszcze na razie nic nie ma. Także koledze Zbyszkowi gratulujemy. Zobaczymy później na listach, jak to wyglądają jego gołębie względem innych hodowców. Ale podstawa, że tutaj zadowoleni są. Mamy czym latać, co obserwować, kiedy tutaj przypadkiem będziemy, może nie przypadkiem, przy okazji u Zbyszka, to będziemy też mieli możliwość zarejestrowania. Zobaczmy, i dwie następne sztuki są. Cztery tutaj, ale te przyszły z innego kierunku. Z tyłu tam, nie? Ale to nic. Och, dobrze. Także gratulujemy, dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.